Ale właściciel nie dopuszcza do akcji oczyszczenia pola, bo zależy mu na ziarnie, abyście zbierając chwast nie powyrywali razem i pszenicy. To zdanie jest jakby centrum tej całej przypowieści i stanowi główne przesłanie tego. Abyście wyrywając chwast nie wyrwali i pszenicy. Można powiedzieć, że Pan Bóg ma czas, daje czas, potrzebuje go. Pan Bóg jest na tyle cierpliwy i potrafi poczekać. To jego pomocnicy, to rolnicy denerwują się bardzo i chcą już działać. Ale spotkanie nastąpi na samym końcu. Dopiero wtedy dokona się selekcja i podział. To my jesteśmy, jakbyśmy mogli powiedzieć, tacy w gorącej wodzie kąpani, śpieszymy się. Mamy taką manię dzielenia, przesiewania, oddzielania. Posortować wszystkich, poklasyfikować. A gdyby nie było chwastu, nie mielibyśmy co robić. Ciekawe, że słowo chwast, jak sięgnąłem, w języku hebrajskim ma ten sam źródło słów, co słowo szat, satanus, czyli przeciwnik. I odsyła nas do idei właśnie owego przesiewania, do dzielenia. Lubimy wyraźne podziały, prawda? Świętość, nieświętość. Ktoś jest dobry, ktoś jest zły. Tutaj jest Królestwo Boże, tu Królestwo Szatana. Tu jest prawda, a tam fałsz. Nie myśleliście, żeby zrobić, bratowie, taki podział? Że to będzie sektor ludzi dobrych, a to będzie sektor ludzi złych. Tu mieszkają sami święci, a tutaj źli, nieświęci. Ci są przeznaczeni i są synami światłości, ci są przeznaczeni na zatracenie. Tak, gdybyśmy tak wchodzili i mieli możliwość wyboru takiego miejsca, które byśmy wybrali. Za czasów Pana Jezusa była pewna wspólnota z Kumran, która uważała się właśnie za takich cnotliwych, sprawiedliwych, doskonałych. Oni posiadali gnozę, posiadali poznanie. I poza ich terytorium był tylko brud, zło i grzech. Również faryzeusze uważali się za takich oddzielonych, którzy nie chcieli skazać się kontaktami z innymi. Można powiedzieć, że typowym grzechem osób takich świętych, w cudzysłowie, jest taka potrzeba utożsamienia cnoty z oddzieleniem. Ja jestem lepszy, tym bardziej lepszy, im bardziej oddzielę się od innych. Chcąc wykorzenić zło, klasyfikujemy, przyklejamy takie etykietki. Traktujemy innych jak towar w supermarkecie, nieprawda? Kiedy wchodzimy do supermarketu, to widzimy, są towary trochę z wyższej półki i te towary, które leżą gdzieś pod nogami, po które nikt nie sięga, bo trzeba się schylić. Ale te najwartościowsze leżą tak, żebyśmy je mieli przed oczyma. Czyż nie dokonujemy często podobnej sytuacji z ludźmi? To są ludzie wartościowi, ci trochę mniej wartościowi, a z tymi to w ogóle nie warto sobie głowy zawracać. Osoby takie czują się pewnie jedynie wówczas, gdy dokładnie opisujemy obóz wroga. I to my decydujemy, kto zostanie umieszczony w tym obozie wroga. My wiemy doskonale, kto jest chwastem, a kto pszenicą. Uważamy, że możemy Pana Boga uczyć botaniki i dysponujemy niezawodnymi herbicydami. Takim chwastotoksem, który doskonale może zadziałać. Ale zastanawiamy się, że walcząc ze złem musimy być zawsze przeciwko komuś. Może źle czulibyśmy się bez krucjat?
mam jednak wrażenie, że pewni niecierpliwi słudzy dobra żyją właśnie na koszt wroga. Biada, gdyby pewni obrońcy ortodoksji, którym brakuje takich idei, nie mieli w zasięgu pióra swoich umiłowanych celów i nie wiedzieliby, co mają zrobić, jak wykorzystać swój talent, zamiast tworzyć coś. Skupiamy się często na tym, co robią inni. Zamiast sami tworzyć coś dobrego, umiemy jedynie wyszukiwać i krytykować to, co robią inni. Do kogo tak naprawdę należy pole? Mamy tutaj przypowieść, która stawia pod znakiem zapytania nasze przyzwyczajenia. Spróbujmy wyobrazić sobie tą całą sytuację, kiedy ludzie spali. Kiedy ludzie spali, zakradł się nieprzyjaciel i zasiał kwas. Myślę, że dzisiaj chwastu nie rozsiewa się już w nocy, bo zło jest tak powszechne, tak reklamowane, tak widoczne, że nie musi być rozsiewane pod osłoną nocy. Może dzisiaj dobro trzeba będzie rozsiewać pod osłoną nocy. Skąd wziął się ten chwast? Czy ja przypadkiem nie przyczyniłem się do tego, że on został tam zasiany? Czy przypadkiem ja nie jestem siewcą konkordu? Kiedy mówimy o złu i kiedy próbujemy odkryć przyczyny tego zła, to zauważyliście, że siebie zawsze stawiamy gdzieś na zewnątrz? Tak jakby to nas nie dotyczyło. Przypominacie sobie historię, kiedy prorok Natan przychodzi do króla wielkiego Dawida i przedstawia mu pewną przypowieść po tym, jak król dopuścił się ciężkich grzechów. Dopuścił się i cudzołóstwa, i zbrodni. I opowiada mu jedną przypowieść. Ale król jakby stoi na zewnątrz. Jakby to jego nie dotyczyło. Zupełnie nie rozpoznaje siebie w tej przypowieści. Tak jakbyśmy nie byli chociaż troszeczkę odpowiedzialni za szerzenie się zła w świecie. Chciałbyś, Panie, abyśmy powyrywali chwasty? Nie. Umiemy to zrobić. Naprawdę, zajmiemy się tym. Ten nakaz nie oznacza jednak, że powinniśmy potępić zło. Z drugiej strony, kochani, nie możemy pójść w tą stronę i powiedzieć, że nie ma grzechu. Trzeba jednak grzech nazwać grzechem. Nie oznacza to też, że mamy stać bezczynnie, że mamy być zrezygnowani, przygnębieni. Ale nie do nas należy usuwanie chwastu. Co chętnie byśmy oczywiście uczynili? Czy nie lepiej pokonać go, starać się go pokonać w jakiś skuteczny sposób, starając się siać cierpliwie i starannie uprawiać wszelkie dobro? Jak mówi Ewangelia Mateusza, Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, a ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia. Powiem wam, że to dość niepokojący i wprawiający w takie zakłopotanie szczegół, bo jest powiedziane, że z Jego Królestwa. To znaczy, że chwast został zasiany później. Spotykamy zło poza granicami swojego terytorium. Na obszarze, który istniał już wcześniej. Ale tu jest zło na naszym terytorium. Przypowieść ta mówi o złu, które pojawia się na terytorium Boga. A zatem również w naszym domu. Zatem również w nas samych. I tak będzie aż do czasów końca. Trudno cokolwiek przewidywać. Pan Jezus potwierdza, że w każdym razie to chwasty pojawiają się również w Jego Królestwie. Chwasty pojawiają się również w Jego Kościele. Co więcej, chwasty pojawiają się w naszym sercu.
Miejmy przynajmniej nadzieję, miejmy przynajmniej odwagę przyznać się do tego, a nie zamiatać i nie chować ich pod dywan sąsiada. Próbujemy często zbyt pośpiesznie usunąć zło i prowadzi to do zniszczenia dobra. Istnieje taki szybki, przedwczesny, ale brutalny sposób usuwania zła, który prowadzi do zniszczenia zarodków dobra. Często zachowujemy się jak wojskowy, którymi gdzie drwa lądują, tam wióry lecą. Trudno. Zrobimy porządek, będzie to kosztowało. Może trochę niewinnych przy tym zginie, ale zrobimy porządek. Deklarujemy często uroczyście, że należy nienawidzieć zło. Ale przy tym jesteśmy kochającymi ludźmi dla grzesznika. Prawda? Mówimy, my nienawidzimy zła, szczerze. Ale kochamy w tym wszystkim grzesznika. Ale historia dostarcza nam wielu przykładów i argumentów świadczących o tym, że sprawy nie są tak proste. Że chcąc zniszczyć zło, niszczymy często grzesznika, no bo inaczej się nie da. I w prostej linii prowadzi to do najbardziej takiej bezwstydnej formy hipokryzji, że chcąc wyeliminować zło, pozbywamy się często tego, co nam przeszkadza, co nas denerwuje, co przeszkadza naszym ambicjom, co zagraża naszemu stanowisku. Czy jest w naszym życiu ktoś, kogo nie potrafimy znieść, kto burzy nasz spokój? Są tacy ludzie w naszym otoczeniu, którzy nas po prostu od rana denerwują, których chętnie byśmy gdzieś zepchnęli na bok? No nie wiem, dlaczego się tak dzieje, ale są tacy ludzie w naszym otoczeniu. Istnieje na to sposób stary jak świat. Wystarczy przykleić do niego etykietkę, że to jest chwasn. To jest ktoś, kogo należy wyplenić. To jest ktoś, kogo należy się pozbyć. Ktoś, kto nie podziela naszego łatwego zadowolenia. Ktoś, kto często krytykuje nas, kto wysuwa wątpliwości, kto zarzuca nam coś, proponuje inny sposób widzenia. Nie lubimy takich ludzi. Łatwiej przykleić etykietkę i powiedzieć, że to osiewca kwasu. To jest ktoś, kto nam zagraża. Po każdej stronie są jednak chwasty. Jeśli zaś chodzi o zajmowanie stanowisk, to musimy je zająć najpierw wobec nas samych, wobec zła, które jest gdzieś w moim sercu. Bo w chwili, w której sądzisz, potępiasz, lekceważysz innych, uważając siebie za czystego, sam przemieniasz się niestety w chwast. A prawdziwy skandal gdzieś polega na tym, że niektórzy, chcąc pokazać własne cnoty, własną dobroć, własną dojrzałość, wskazują na winy innych, bo tak jest wygodnie. Sądzimy oczywiście wtedy, że jesteśmy wierni, gdyż obnażamy prywatnie lub publicznie tą niewierność i nieświętość zawsze innych. Do zachwiania wiary przyczyniają się propagatorzy wiary wyniosłej, zarozumiałej, ostentacyjnej, którzy nie chcą podejmować dyskusji, a zawsze są gotowi do podejrzewania innych. Przypowieść o chwaście. Przypowieść, którą zamieścił na swoich stronach ewangelista Mateusz, odsyła nas do ostatecznego żniwiarza. I mówi, że nikt nie ma prawa go uprzedzać. Bo w tym dniu sędzią będzie Jezus. To jest ten, który zasiał dobre ziarno i który umarł za każdego z nas na krzyżu. I który chce, aby chwast i ziarno dojrzewały razem na jednym polu.
aż do końca. Jezus Chrystus, który nie pozwala nam dokończyć tego żniwa wcześniej przed Nim. Czy jest w nas na tyle cierpliwości, że pozwolimy rosnąć i chwastom, i pszenicy na jednym polu, aż do samego końca? Bo w sumie któż wie, gdzie rośnie ten chwast, a gdzie dobre ziarno? Wiecie, tak często stawiamy granice. I chcielibyśmy wiedzieć dobrze, że dobre ziarno jest po tej stronie ulicy, a po drugiej stronie ulicy jest chwast. Że ta ulica jest dobrym ziarnem, a ta ulica chwastem. Ale ta granica przebiega gdzieś w o wiele delikatniejszym miejscu. Czy potrafimy sobie wyobrazić, że ta granica między dobrym a złym ziarnem przebiega gdzieś przez środek naszego serca? Przez środek moich myśli, mojego mózgu, mojego wnętrza? Któż potrafi stwierdzić, ile we mnie pszenicy, a ile chwastu? Czego więcej? Nie znalazłem, kochani, lepszej recepty na świętość, jak wiersz Jana Twardowskiego, który w ten sposób świętość ujął. I pisze tak: żeby mnie zasłanił osobą Ciebie. Nie zawracał Ci głowy, kiedy układasz pasjanse gwiazd. Nie tłumaczył stale cierpienia. Niech zostanie jak skała ciszy. Nie spacerował po Biblii jak paw z zieloną szyją. Nie liczył grzechów lżejszych od śniegu. Nie kochał długo i niepewnie. Nie załamywał rąk nad okiem opatrzności. Żeby serce moje nie toczyło się jak krzywe koło. Żeby mi nie uderzyła do głowy święcona woda sodowa. Żebym nie palił grzesznika dla jego dobra. Żebym nie tupał na tych, co stanęli w połowie drogi pomiędzy niewiarą a ciepłem. Nie szczekał przez sen, a zawsze wiedział, że nawet największego świętego niesie jak lichą słomkę mrówka wiary. Abyśmy z tą świadomością niesienia na maleńkiej mrówce mieli zawsze w sobie. Tego życzę nam wszystkim. Amen.